Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, bardzo gorąco wszystkich witam na dzisiejszej konwencji, na spotkaniu roboczym, na dyskusyjnym, programowym, no i oczywiście z ujęciem personalnym, co jest bardzo ważne. Witam sympatyków, miłośników, seniorów Ruchu Ludowego. Jest nam niezmiernie miło, że w takiej rodzinie ludowej po raz kolejny możemy się tutaj spotkać, bo przypominam, nie tak dawno byliśmy w tej sali przed wyborczym spotkaniem koleżanki Urszuli Pasławskiej do Europarlamentu. Serdecznie witam media, bo jest to dla nas bardzo ważne i umówimy się w ten sposób. Ja długo nie będę zapowiadał tej konwencji. Będą po prostu pełnomocnicy przedstawiali nazwiska na listach i prosimy, propagujcie ich bardzo głośno, szeroko i przyjaźnie w środowisku społecznym naszego regionu, tak żeby po prostu mieszkańcy mieli możliwość wyboru nie tylko tego zewnętrznego, ale również wewnętrznego na naszych listach. Jeszcze koleżanki i koledzy zaocznie, bo tu jakoś gdzieś roboczo przebywa, ale mamy już szefa sztabu wyborczego Zbigniewa Ciechomskiego. O, proszę. Serdecznie witam, bo w czasie wyborów to jest najważniejsza funkcja. To jest najważniejsza funkcja, była uchwała prezydium, więc możemy swobodnie tutaj kolegę zobowiązywać do pracy od samego początku. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, króciutko, dynamika i wyborcza, i dynamika polityczna na przestrzeni nawet nie roku, a lat po prostu zajmuje nam i bardzo mocno angażuje w działaniu, więc myślę, że ta świadomość, że jesteśmy w ważnym czasie, nie tylko jest w naszych umysłach, w naszym spojrzeniu, ale całego społeczeństwa. Tak naprawdę dzisiaj już pokazujemy to zobowiązanie i tą odpowiedzialność w postaci kandydatów na poszczególne listy. Zaciągamy oczywiście kredyt zaufania, ale przede wszystkim zgłaszamy swoją odpowiedzialność do służenia społeczeństwu, służenia Rzeczypospolitej, służenia również regionowi, bo przecież on jest nam tutaj w tym czasie i w tym miejscu najdroższy. Poprzez osoby sprawdzone, poprzez naszych kandydatów, których będziemy mogli możliwość po raz pierwszy publicznie dzisiaj przedstawić. Koleżanki i koledzy, wiemy, że miara tych doświadczeń miała krótki czas do podejmowania decyzji. I Polskie Stronnictwo Ludowe, chyba jak żadna inna partia, bardzo odważnie i bardzo zdecydowanie taką decyzję publicznie podjęła, pokazując społeczeństwu, że nie musi być wybór między jedną stroną a drugą, nie musi być polaryzacja sceny politycznej, ale możemy poszerzyć krąg wyborczy i pokazać możliwość działania w środku sceny politycznej, centrowej, chadeckiej, centroprawicowej czy centrolewicowej, bo jeżeli mówimy o centrum, to z pewnością wszystko tam się mieści. Chodzi tylko o kulturę polityczną, o kulturę słowa i poszanowanie dyskusji, ale też cel, żeby poprzez to działanie rozwiązywać problemy naszego społeczeństwa. I tutaj w partnerstwie znaleźliśmy bardzo mocnego, można powiedzieć już, sprzymierzeńca, a nawet przyjaciela. I pozwólcie, koleżanki i koledzy i szanowni państwo, że przywitam przedstawiciela frakcji Kukiz 15, kolegę Falkowskiego. Serdecznie witamy. Jest to konwencja partii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale wiemy, że decyzja zapadła, że pod hasłem Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, pójdziemy do wyborów razem. I te miejsca na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego dla frakcji Kukiz 15 są w całym kraju i u nas w regionie Warmii i Mazur również. Z pewnością będziemy to
jeszcze ugruntowany, ale cieszymy się z przedstawicielstwa i świadczenia po prostu partnerstwa w osobie dzisiaj obecnego kolegi Walkowskiego. Serdecznie witamy. Koleżanki i koledzy, jesteśmy po decyzjach. Te decyzje zapadały w gronie Naczelnego Komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego, w gronie Rady Naczelnej i my w tym również mamy swój udział, bo Warmia i Mazury ma przedstawicieli w każdym gremium, a co jest bardzo ważne, ma wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w osobie koleżanki Urszuli Pasławskiej. Także nie ma tutaj nieświadomości, nie ma nieodpowiedzialności. Decyzja niełatwa, ale decyzja bardzo dojrzała, bardzo na ten czas wyborczy oczekiwana, abyśmy nie byli w tym centrum pojedynczą osobą polityczną, a byśmy działali, tak jak hasło mówi, w koalicji, w grupie. I to jest fakt. Cieszymy się też, że łączy nas nie tylko przymierze pod kątem techniki wyborczej, ale łączy nas bardzo obszerny, wspólny nurt programowy. W poszczególnych paktach myślę, że w dyskusji dzisiejszego spotkania będziemy o tym rozmawiali. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, powiedziałem, że nie będę przedłużał, więc nie będę. I teraz mamy kwintesencję tej pierwszej odsłony naszej dzisiejszej konwencji, a mianowicie będą przedstawiane osoby z Okręgu Wyborczego Olsztyńskiego i osoby z Okręgu Wyborczego Elbląskiego. Będą przedstawiane te, które są, bo nie wszyscy, tak jak wspomniałem, jest ten czas pracy i weekendu i w takim tempie nie wszyscy mogli przybyć, ale też podjęliśmy wymóg polityczny, partyjny, żeby przed konwencją 17 sierpnia, która będzie miała miejsce w Płocku, żeby odbyły się wszystkie konwencje w regionach. I to dopełniamy, na ile tylko nam możliwości i czasu starczyło. Ale już mogę powiedzieć, bo ta praca o tworzeniu list jest długotrwała, tak że w czasie kampanii do Europarlamentu praktycznie już pewne działania dublowaliśmy i pewne myślenie było realizowane. Stąd decyzję prezydium wyznaczono pełnomocników na poszczególnych okręgach. W okręgu olsztyńskim jest koleżanka Urszula Pasławska, w okręgu elbląskim kolega Zbigniew Ziejewski. Popracowali bardzo mocno w ostatnich, można powiedzieć, dniach. To te normy higieny pracy z pewnością były przekraczane, bo i często 12 i dłużej w nocy bywało i schodziło się na rozmowach, na dyskusjach. Ale tym bardziej mogę tutaj oficjalnie powiedzieć, że zarówno w Elblągu, jak i w Olsztynie domykamy listy i mamy liderów list. W okręgu olsztyńskim jest koleżanka prezes Urszula Pasławska i poprowadzi tą listę do wyborów, a w okręgu elbląskim kolega Zbigniew Ziejewski i on poprowadzi tą listę do wyboru. Teraz, ponieważ damy mają pierwszeństwo, oddaję głos koleżance Urszuli, która przedstawi swoją tutaj, swoją i naszą listę wyborczą. Panie prezesie, koleżanki i koledzy, zanim przedstawię znakomitą drużynę wspaniałych ludzi, którzy zdecydowali się podjąć to wyzwanie i podjąć tą odezwę, którą skierował Władysław Kosiniak-Kamysz, to jadąc tutaj zadałam sobie takie pytanie, po co jesteśmy w ogóle w polityce? Po co zajmujemy się działalnością polityczną, społeczną? Przypomniały mi się słowa Leszka Kołakowskiego, który mówił o tym, że polityka przede wszystkim ma być użyteczna dla ludzi. Będzie użyteczna dla ludzi tylko wtedy, jeżeli będą tą politykę tworzyć ludzie, politycy, którzy znają problemy innych ludzi, którzy rozwiązują te problemy, którzy reprezentują różne środowiska, samorządy, związki, organizacje, terytoria.
I właśnie taka jest nasza drużyna. Powiem tak, zawsze startowałam z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym roku budowaliśmy koalicję europejską, która jak się okazało nie osiągnęła takiego sukcesu, jaki byśmy oczekiwali. I już w czerwcu zdecydowaliśmy jako Rada Naczelna o tym, że budujemy koalicję centrową. Bez żadnych skrajności na lewą czy prawą stronę. Bez światopoglądowych i pomysłów, projektów na naszych sztandarach. Budujemy koalicję, w której miejsce jest dla różnych środowisk, którzy szanują się wzajemnie. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że wspólnie z jednym z największych klubów parlamentarnych, z Kukiz 15, potrafiliśmy i znaleźliśmy porozumienie. Jest to ważna inicjatywa, dlatego że patriotyczny ruch ludowy, tradycyjny ruch ludowy, łączy się z takim wolnościowym, bardzo proobywatelską inicjatywą i dzięki temu, wierzę w to bardzo głęboko, idziemy po naprawdę dobry wynik w wyborach. Muszę powiedzieć, że sondaże ostatnio są różne, ale te, które się najbardziej i najczęściej przebijają, to jest między 7 a 11%. Jeżeli nie będzie głosów zmarnowanych w tych wyborach, wówczas żadna partia polityczna, żaden komitet nie będzie mógł samodzielnie sprawować władzy, co jest, uważam, że to jest dobre dla Polski, bo władza absolutna deprawuje absolutnie rządzących i rządzonych. Ale moi drodzy, jedziemy. Przedstawię wam w tej chwili drużynę z okręgu olsztyńskiego, mazurskiego. Najlepszych ludzi, nie wszyscy są dzisiaj z nami, ale też ci, których nie ma, wymienię ich nazwiska. Przedstawię najpierw pierwszą piątkę i to są miejsca, które zostały już ustalone. Natomiast kolejne miejsca, kolejność następnych osób jest w tej chwili taka umowna. Ja mam tą przyjemność, że otwieram listę. Na drugim miejscu z godnością, szacunkiem do naszego partnera Kukiz 15. Na drugim miejscu jest Henryk Falkowski. Zapraszam serdecznie. Taka ciekawostka, że w Olsztynie wybierano liceum ze względu na to, kto uczy historii. Najpierw wybierano dwójkę, później wybierano czwórkę. Bo właśnie takim człowiekiem jest właśnie Henryk Falkowski, znakomicie znany słuchaczom przynajmniej Radia Olsztyn, bo co tydzień spotykaliśmy się w radiu. Później poproszę cię również o zabranie głosu jako naszego partnera. Trzecie miejsce, pani przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa, wieloletnia wicemarszałek, radna sejmiku, ekspert z dziedziny pracy i polityki społecznej, koleżanka Wioleta Śląska-Zyś. Radosław Król, wójt gminy Wydminy, absolwent niedawno skończył kolejne studia MBA, człowiek dialogu, ale też popierany i reprezentujący środowiska północnych naszego województwa i środowiska związane ze wschodem, środowiska ukraińskie, środowiska w ogóle mniejszościowe, bo Radek jest człowiekiem wielkiego dialogu. Numer 5, jeżeli tak można powiedzieć, albo nie. W pierwszej piątce wystartuje również nasza koleżanka, wicemarszałek województwa, strażaczka Diana, o kim mówię? Sylwia. Samorządowiec, druga kadencja, wcześniej wicestarostan szczeciński. Na naszej liście będę czytała, nie wiem, nie widzę wszystkich, ale znajduje się również wieloletni burmistrz Dobrego Miasta, obecnie radny powiatu olsztyńskiego, Stanisław Trzaskowski. Wielkie brawa. Andrzej
Piotr Urządkowski, wiem, że jest, wieloletni wójt gminy Biała Piska, znakomity rolnik, radny sejmiku, zapraszam, że podejdź, tak, tutaj do nas. Agnieszka Szałko, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Psychiatrycznego w Węgorzewie. Pani Emilia Urbanowicz, z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia imienia Świętego Łukasza, które od lat wspiera hospicjum w Jaśkach koło Olecka. Marcin Kiwolarczyk, dyrektor zakładów mleczarskich Mlekpol w Mrągowie, radny sejmiku województwa trzeciej kadencji, dzisiaj nieobecny. Jarosław Andrzejewski, sportowiec, nauczyciel z ELK-u, jeden z liderów wspierających strajk nauczycieli, który miał miejsce wiosną bieżącego roku. Mateusz Sieroński, wicestarosta Giżycki, chyba najmłodszy z wicestarostów w naszym województwie, ale jednak najmłodszy w Polsce. Iwona Kropiwnicka, prezes klubu sportowego w Solfitach, również wiceprezes Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Ewangelickiej w Solfitach. Pan Mirosław Stegienko, pan burmistrz Olsztynka. Słyszeliście, że jest z nami dzisiaj i zdecydował się podjąć to wyzwanie startu wyborów parlamentarnych. I na ostatnim miejscu człowiek, instytucja, burmistrz wielu kadencji miasta Kętrzyn. Mówi jak biskup. Pewnie dzisiaj też Krzysztof Hećman. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, to jest znakomita drużyna reprezentująca zarówno różne dziedziny naszego życia, dziedziny naszych problemów, różne terytoria, różne powiaty. Nie ma tu ludzi przypadkowych. To są najlepsi z najlepszych. Idziemy z najlepszą listą, z najlepszym programem. Nie idziemy przeciwko nikomu, tylko idziemy za Polską. Idziemy za Warmią i Mazurami. Będziemy mieli pozytywną kampanię i wierzymy, że właśnie i tą kampanią, i naszą postawą, i naszym doświadczeniem, i tym, co robimy na co dzień, przekonamy wyborców w tych wyborach parlamentarnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Znamy wspaniałą listę z okręgu wyborczego olsztyńskiego na Warmii i Mazurach i poprosimy teraz lidera i pełnomocnika, kolegę Zbigniewa Ziejewskiego o przedstawienie listy na okręgu elbląskim. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panie prezesie. Powiem tak, lista 35 marszałkowie sami. Trzy kobiety marszałkami. Jestem dumny z tej listy, że moja koleżanka Ula ma tak wspaniałą listę marszałkowską. A ja powiem tak, na mojej liście będą ministrowie. Chciałbym zacząć od najzacniejszego ministra w historii RP, który był trzykrotnie ministrem ochrony środowiska, posłem, a najstarszą kadencję już trudno policzyć ile, od 1985 roku był posłem Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisław Żelichowski. Chyba najbardziej zasłużony członek w ruchu ludowym za jego kadencji, gdy był prezesem wojewódzkim, mieliśmy trzech wiceministrów.
mieliśmy Piotra Żuchowskiego, wiceministra skarbu, mieliśmy Ulę Pasławską i mieliśmy ministra oświaty, kolegę Włodkowskiego. To były najlepsze lata pod prezesurą Staszka Żeichowskiego i ten zacny człowiek dzisiaj będzie pracował na rzecz listy okręgu nr 34. 4. 5 jest kolego Adamie, była wcześniej. Drugim wiceministrem, który jest na mojej liście, to jest Piotr Żuchowski. Zaczynał od Iławy, od dyrektora szkoły, poprzez starostwo, poprzez urząd marszałkowski. Dalej był wiceministrem kultury, a teraz po tym wiceministrowaniu kultury jest najlepszym dyrektorem muzeum w Armii Mazur. Piotr Żuchowski. Długo mi się układały rozmowy w Elblągu. Długo, ale skutecznie. I chciałbym podziękować prezydentowi Elbląga, panu Witkowi Wróblewskiemu, że dał tak zacną reprezentację województwa elbląskiego. Poproszę kobietę, zacznę od kobiety. Od pani dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu, pani Małgorzata Dorota Sowicka. Pani Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel, trener, wykładowca, wieloletni pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, konsultant, ekspert, mentor, autorka wielu publikacji i projektów. Zacna, naprawdę odznaczona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Brawa dla pani Małgorzaty. Chciałbym przedstawić następną osobę z Elbląga, zacną bardzo mi osobę, wiceprezydenta Elbląga, pana Edwarda Mieczysława Pietrulewicza. Panie Edwardzie, witam ze słowem. Pan Edward jest odpowiedzialny w Elblągu za oświatę, za innowacyjność, za informatykę, Elbląski Park Technologiczny. Jestem dumny, że mogę kolegę Edwarda mieć w swoim zespole. Chciałbym powitać bardzo serdecznie dalej. Widzę na sali koleżankę z Morąga, zacną Monikę Machaleską. Monika startowała z nami do sejmiku i w tym sejmiku zrobiła bardzo dobry wynik. Monika jest nauczycielką, wieloletnią nauczycielką w Morągu, a także wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne i schowalne. Brawo dla pani Moniki. Szanowni Państwo, chciałem dalej przedstawić następne osoby, mianowicie z Działdowa chciałem przedstawić pana Andrzeja Wiśniewskiego. Andrzej Wiśniewski, wiceburmistrz Działdowa, drugą kadencję, wiceburmistrz Wisparta, dwie kadencje, radny powiatowy, startował także do sejmiku pięknym wynikiem. Także witam kolegę Andrzeja Wiśniewskiego. Szanowni Państwo, chciałbym powitać reprezentację dalej z Iławy pana rolnika Jurkiewicza Ryszarda, ale go nie widzę, nie dojechał, i koleżankę granacką Katarzynę. To są pozostałe osoby z powiatu iławskiego, które będą startowały na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo serdecznie witam z Braniewa lekarkę Anetę Kądziołka. I chciałem z Braniewa powitać kolegę Pawła Szakiewicza. Kolega Paweł, studia wyższe, rolnik, w
Wszyscy go znają chyba z tego, że wygrał, to co wygrał. Rolnik szuka żony, wygrał edycję, ma wspaniałą żonę. 33 lata, dwójkę dzieci, trzecią kadencję radny gminy. Trzecią kadencję, tak zacny człowiek, samorządowiec, który pracuje na rzecz samorządu. Szanowni Państwo, gminę Elbląg jeszcze, powiat elbląski, reprezentują wójt gminy Gronowo Marcin Ślęzak. Ten powiat reprezentuje także pani wójt, pani Dorota Wąsik, wójt Markus. Nie ma jej tutaj dzisiaj, także jest wśród nas nieobecna. Z Widzmarka Wagnickiego mamy wicewójta gminy Kiewity, ale zachorowało dziecko, leży w szpitalu, bardzo przepraszał, że nie mógł tu dzisiaj przyjechać do nas. Ale gmina Widzmark Wagnicki reprezentuje rolę Rozmysłowicz, wójt gminy Kiewity. Szanowni Państwo, przechodzę do Bartoszyc, kolega Huszcza. I jest wśród nas rolnik gospodarstwa agroturystyczne. Witam serdecznie. Startował na wójta gminy Bartoszyce z bardzo dobrym skutkiem, o mało, i dlatego chce się przybijać dalej w polityce z celem docelowym osiągnięcie tego stanowiska, czyli wójta gminy Bartoszyce, czego serdecznie mu życzymy. Chciałem powitać wśród nas jeszcze wójta gminy Błośnica, pana Krzysztofa Grobleckiego. Krzysztof Grobleski ukończył Uniwersytet Warszawski po specjalności geografia. 27 lat pracował na leśnictwie. Trzecią kadencję jest wójtem gminy Błośnica. I to, co go najbardziej interesuje, to jest pszczelarstwo, piłka ręczna i tenis. Doskonały sportowiec, a jednocześnie z zaumiewania pszczelarz i mówi, każdy, kto by chciał, potrzeba pyłku, miodu, to wiadomo do kogo. Ale powiem więcej, jak czytałem ze CV, to zarówno Krzysztof Grobleski, jak i Andrzej Wiśniewski, obydwaj lubią pszczoły i to oni będą naszymi ekologami w razie czego w Sejmie, bo obydwaj zajmują się pszczelarstwem, to od kilku ładnych lat. Szanowni Państwo, prowadziliśmy też rozmowę z ugrupowaniem Kukiza. No powiem jeszcze, że rozmawialiśmy z wicemarszałkiem. Wczoraj te rozmowy prowadził pan marszałek Brzezin. I nie mamy jeszcze konsensusu, kto będzie reprezentował Elbląg Elbląski. Padały nazwiska, ale nie chcielibyśmy tutaj je... Tak, z wicemarszałkiem Sejmu Tyszką, tak, tak, oczywiście, że takie. No te rozmowy toczyły się wczoraj, bo powiem tak, były kandydatury, jeżeli dla kolegi mogę powiedzieć, były kandydatury z Elbląga, były kandydatury z Morąga, były kandydatury z Rywna, ale nie chcemy, jeżeli nie będzie ostatecznej decyzji waszego zarządu, kogoś skrzywdzić, pominąć, żebyście to poprzez ręce pana marszałka Tyszki ustalili reprezentanta na naszej liście. Mamy miejsce. My żeśmy jeszcze w liście elbląskiej nie ustalili kolejności, bo mam tak zacnych ludzi, że zbierzemy się już dzisiaj wstępnie, ustalimy termin spotkania, gdzie się spotykamy już roboczo. Dostaniemy materiały do zbierania podpisów. To jest pierwsze nasze wyzwanie będzie i ustalimy harmonogram pracy nasz grupy elbląskiej. Kolego marszałku, kolego prezesie, koleżanko Ulu, uważam, że lista jest bardzo mocna. Na liście mam nadmiar osób. Nadmiar, muszę powiedzieć, że takiego początki były, szukaliśmy z kolegą marszałkiem tych osób, a teraz okazuje się, że mamy bardzo dużo zacnych ludzi i ja wierzę w to, że Elbląg dołączy kolego prezesie i kolego posłanko Ulu, że my też z okręgu elbląskiego w tym roku wniesiemy wiano w postaci posłów. Przy tak zacnej ekipie, jaką mam tutaj przed sobą, wierzę w to, że osiągniemy
sukces. A ten de facto drużynę prowadził kolega marszałku od początku do końca, do ostatniego dnia wyborów, że będziemy tworzyć monolit, bo tylko w monolicie jest siła. I jeżeli taką drużynę stworzyłem na dzień dzisiejszy wspólnie tutaj, bo nie można powiedzieć ojców, tworzenia tej listy było bardzo wielu. Bardzo wielu, to się lista rodziła bardzo długo, ale dziękuję dla kolegi marszałka, dla Witka Wróblewskiego prezydenta, dla Jana Bombosza i wielu innych działaczy, którzy wspierali mnie w tworzeniu tej listy, Zbyszka Ciechowskiego. No, osób do tworzenia tej listy było bardzo wielu. I uważam, że te grono ludzi, nie wiem kto, bo wszyscy są tak zacni, tak znani, tyle razy ocierali się o politykę, że w tym gronie jest poseł. A kto będzie, to wszystko zależy od nas, ile pracy włożymy w tą kampanię. To tylko zależy od nas. Wszystkim na mojej liście życzę, żebyście się intensywnie włączyli w tą kampanię do pracy, a wynik przyjdzie. Ja w to wierzę. Dziękuję bardzo. Media, to poproszę właśnie kolegę Henryka Barkowskiego, żeby nie było, że tylko jedna strona mówi. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani poseł, panie marszałku, panie prezydencie, szanowni państwo, nazywam się Henryk Falkowski, mam 54 lata, od 30 lat jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie tutaj w olsztyńskich szkołach, teraz w liceum. Przez parę lat byłem dyrektorem gimnazjum i liceum katolickiego w Olsztynie. Jeżeli chodzi o środowisko Kukiz 15, to jestem z nim związany od samego początku, od 2015 roku. Później wstąpiłem do Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji. Cieszę się bardzo, że tak wspaniałe stronnictwo polityczne o takich wielkich zasługach dla Polski, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, przyjęło w ramach negocjacji koalicyjnych część punktów programowych mojego środowiska. I tutaj myślę przede wszystkim o ordynacji mieszanej, o tak zwanych JOW-ach. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że również funkcjonuje postulat wyboru przez obywateli prokuratora generalnego czy rzecznika praw obywatelskich. Chodzi o to, żeby odpolitycznić te urzędy, żeby one rzeczywiście reprezentowały społeczeństwo, naród, a nie określoną grupę ideologiczną, która akurat ma szczęście, że obsadza takie czy inne stanowisko państwowe. Uważam, że bardzo dobrym postulatem jest to, żeby emeryci nie płacili podatków. Uważam, że bardzo dobrym postulatem jest to, żeby 500+ objęło studentów. Proszę zobaczyć, jak mało w ostatnich wyborach młodzieży i młodych ludzi poszło na wybory. Oni też powinni coś dostać, jakiś temat do dyskusji, do zagospodarowania, żeby się też czuli obywatelami naszego państwa. Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w tej kampanii, to postawię taką tezę, że jednym z głównych punktów będzie edukacja. Jak państwo słyszeliście, jestem przygotowany do takiej dyskusji. Tutaj mamy już wiele bałaganu, jeżeli chodzi o rekrutację. A za chwilę państwo zobaczycie, jakie wielkie problemy będą od 2 września, żeby młodzież po prostu zmieściła się w budynkach szkolnych. Będą wydłużone lekcje. Młodzież dojeżdża z różnych miejscowości. Nie zawsze mieszka w tej samej miejscowości, gdzie jest szkoła. Pojawią się problemy komunikacyjne. Wiadomo, ten temat uważam będzie bardzo gorący. Nie tylko dlatego, że jestem wędkarzem, ale zwracam uwagę na to, że żyjemy w krainie tysiące jezior, ale często te jeziora są bez ryb. Trzeba by wreszcie coś zrobić, żeby polscy wędkarze nie jeździli na łowiska fińskie czy szwedzkie, tylko żeby tu właśnie te 2 miliony wyborców
chciało powędkować. To jest naprawdę wielka armia, która stoi ponad podziałami politycznymi i trzeba tą armię wykorzystać. Uważam, że nie powinniśmy toczyć żadnych wojen religijnych. To po prostu o tym trzeba zapomnieć. Myślę, że też pomysł na tak zwany antypism już się wyczerpał. Trzeba mieć po prostu konkretne punkty programowe i uważam to, co zostało tutaj dzisiaj przez panią poseł Urszulę Pasławską powiedziane wcześniej i przez pana marszałka. Budujmy centrum polityczne. Naprawdę Polacy mają dosyć tej wojny polsko-polskiej. Coraz więcej ludzi jest tym zmęczonych i w związku z tym bardzo chętnie wybierze Koalicję Polską i ludzi z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiem, że jest bardzo pozytywna relacja między naszymi liderami. Mówię tutaj o panu Władysławie Kośniaku-Kamyszu i o Pawle Kukizie, że się po prostu po ludzku lubią i chciałem powiedzieć, że podobnie jest ze mną i z panem posłem.